Ze studia telewizji HTS w Subicach witam państwa Waldemara Berna. Drodzy Państwo, rozmowa na horyzoncie i dzisiaj absolutnie wyjątkowy gość. Wojewoda Lubuski, pan Marek Cebula. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. A, od razu powinienem dodać z wykształcenia leśnik, magister inżynier leśnictwa, prawda? 15 staż prowadzenia własnej firmy, co jest bardzo ważne, zgadza się. A... Na razie trafiono tylko w punkt. <laughs> Parlamentarzysta, szóstej kadencji Sejmu, prawda? 13 lat burmistrz Krosna Odrzańskiego i od 22 grudnia powołany przez premiera Donalda Tuska na Urząd Wojewody Lubuskiego. Warto chyba jeszcze dodać 4 lata mojego stażu jako radnego Rady Miejskiej o. i rok stażu jako radnego powiatowego, bo te wszystkie szczeble samorządu, które do tej pory miałem przyjemność odwiedzić w mm -hmm. funkcjach publicznych, dały mi chyba takie doświadczenie, które dzisiaj... Pokazuje, że w, w, w roli wojewody lubuskiego, mam nadzieję, będę mógł odpowiadać na zapotrzebowania lokalnych społeczności, bo każdy z nas jest częścią jakiegoś samorządu. No tak, no tak. A jak przyjął pan ten moment, kiedy nie wiem, po raz pierwszy dotarła ta informacja, będzie pan wojewodą. Ta, Co pan informacja, poczuł? Co pan poczuł? ta informacja była trochę przeciągnięta w czasie, bo to nie jest decyzja. Taka chwilowa. Ten rząd podszedł nieco inaczej do funkcji wojewodów. Ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie było to tylko nadanie stricte polityczne, była rozmowa kwalifikacyjna. Tych rozmów się odbyło kilka. Decyzja zapadła, że tę funkcję mam objąć. Faktycznie dowiedziałem się, Telefonicznie, że mam się zgłosić w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji po odbiór nominacji na Wojewodę Lubuskiego. Y, niesamowite emocje tak, tym no, towarzyszyły, tak, bo to y, w tym momencie jeszcze sobie nie zdawałem z tego sprawy, że y, za chwilę y, Marek Cebula do tej pory burmistrz Kresnałzeńskiego będzie odpowiadał za jedną szesnastą terytorium kraju. Mniej więcej oczywiście, bo nie chodzi o powierzchnię, tylko bardziej o jedną część naszego kraju, o podział administracyjny, że tak naprawdę to my, będąc drzwiami na Zachód, o którym kiedyś tak marzyliśmy jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, będziemy właśnie tym, tym, tymi drzwiami, które trzeba będzie szeroko otworzyć, żeby pokazać, że Polska jest proeuropejska, mm -hmm. że jest narodem ludzi otwartych, takich, którzy chcą współpracować, który, którzy nie są homofobami, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne oblicze, niż przez te ostatnie lata było tworzone też w mediach publicznych niestety, gdzie w instytucjach publicznych, również w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, na przykład pościągano flagi unijne, co dla mnie było niezrozumiałe. No właśnie słyszałem, że to był... I jeszcze no, jedna to rzecz, to... tylko hmm. oczywiście kończę ten wątek. Hmm. Nie tylko flagi unijnej brakowało. Zastanawiałem się, Dlaczego nie ma w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim flagi naszego województwa? Przecież czy na, o nasze województwo, o Lubuszan, ma zabiegać Małopolska, Wielkopolska pomoże? No przecież my musimy, jeśli sami się o swoje nie będziemy bili, nie będziemy zabiegali, o to, żebyśmy mieli swoją lubuską tożsamość i żeby ona była widoczna, no to kto ma o to dbać? No, no tak, no tak, także tak, to było tak. dla mnie zadziwiające. Ale to wszystko się zmienia Jasne. i myślę, że otwieramy nowy rozdział. Świetnie, bo przecież do niedawna województwo lubuskie miało dwie stolice rządową i samorządową. To niedobry podział. Tak, mówię tak, wprost, tak. dlatego, tak i to było. wynika z mojego doświadczenia parlamentarnego. Trzy lata w Warszawie pokazały mi jedno, że albo będziemy jedną zjednoczoną drużyną, mówię o elicie politycznej województwa lubuskiego i uwaga, mówię o elicie politycznej każdej opcji politycznej. Jasne, żebyśmy nie zamykamy się ja, tutaj. Ja, ja nie, nie będę nigdy dzielił ludzi, ja chcę łączyć. Jeśli nawet mamy różnicę, to szukajmy tego, co nas łączy, a nie podkreślajmy to, co nas dzieli. Dlatego, że jeśli cały czas będziemy próbowali budować cokolwiek na podziale, to no, slogan taki zgoda buduje nigdy nie zostanie wdrożony w życie, a to tak naprawdę sprawi, że my będziemy na tym przegrywali. Do tej pory inne województwa wygrywały na tym, że szły zjednoczone i walczyły o swoje, a my niestety przegrywaliśmy na tym i to przegrywaliśmy w sposób taki no, spektakularny. Nie dość, że jesteśmy jednym z najmniejszych województw, to jeszcze na końcu okazywało się, że nie potrafimy się zjednoczyć wokół spraw województwa lubuskiego. My. No tak, tak. No, no, nie był to lekki czas, że tak powiem. <valle Squidward Matrix> y> totally. Ja nie chcę nikogo <inLINGını> oceniać, tak, tylko bardziej yy, yy, wczoraj na... Yy, mm, Muszę do tego nawiązać. Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pierwszy raz Wojewoda Lubuski okazuje się od 8 lat gościł na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. I powiedziałem do radnych również opozycji, bo tak jest w demokracji, że jest no koalicja, tak, jest no opozycja. No tak, no tak, no tak. Powiedziałem do radnych opozycji głównie zwracając się, że. Lubuszanie ocenią nas za to, co dobrego dla nich zrobimy wspólnie, a nie ile razy sobie finyzyjnie czy pięknie przyłożymy, że tak powiem, piękną ripostą czy kijem po grzbiecie. Lubuszanie chcą widzieć efekty naszego działania. Mówię o osobach publicznych. Ja jestem samorządowcem, być może do tego podchodzę dlatego inaczej. Mhm. Województwo Lubuskie na pewno to wielki potencjał. Żyjemy w miejscu bardzo ciekawym. W której z rozmów powiedział Pan, że nie chcemy być postrzegani jako ostatnie województwo na zachód, ale pierwsze, do którego się wchodzi pierwsze do Polski. Pierwsze od zachodu. Pierwsze tak. od zachodu tak. Nie prawda? ostatnie na zachodzie, tylko no pierwsze od zachodu. To jest hasło, z którym yy, będę... Przebijał się w Polsce, ale też bardzo chcę podkreślić to, że nie będę nigdy i nikt mnie do tego nie sprowokuje, żeby podzielić województwo na yy, województwo dwóch stolic, województwo jasne. na północ, południe, na wschód, zachód. Jasne, My jest, jesteśmy jasne. województwem lubuskim dla wszystkich lubuszan, prawie miliona mieszkańców naszego regionu. Patrząc na same atuty naszego województwa, dziś yy, spojrzenie wojewody, co powinniśmy podkreślać, na czym się skupić, co jest dla nas kluczowe w tej chwili, bo no, nie da się ukryć, że troszkę się wyludniamy. To jest tak. prawda. Są pewne jakieś takie symptomy i, i pewną ma Pan już jakieś rozwiązania. Na to, tak sądzę. Wyludniają się wszystkie regiony niestety prawie, Unii Europejskiej. My się starzejemy społecznie. Ludziom się żyje wygodnie, długo żyjemy. Podpisuję życzenia dla stulatków. W Krośnie Odrzańskim kilka tygodni temu zmarła najstarsza nasza mieszkanka, 107 lat. To pokazuje, że tak naprawdę my się społecznie starzejemy. Jest mniejsza dzietność też. I my nie jesteśmy regionem jedynym, który się wyludnia. Natomiast... Y, trzeba szukać rozwiązań, a nie tylko biadolić, że się wyludniamy. Żeby I, zatrzymać przynajmniej. Dokładnie. Prawda? I teraz y, co robimy w tym kierunku? Y, albo co powinniśmy zrobić i y, o co będę zabiegał i będę przekonywał do tego też i samorządowców, y, ale też i stronę rządową, że w takich regionach y, my musimy postawić na między innymi zlikwidowanie wykluczenia komunikacyjnego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli, uwaga, młodzi ludzie wyjeżdżają na przykład na studia do Szczecina, do poznania do Wrocławia i później chcą tam podjąć pracę, to gdybyśmy mieli szybkie połączenia kolejowe i do pracy można by było jak fachowcy mówią, jeśli dojazd do pracy zajmuje do 75 mhm. minut, to jesteśmy w stanie to zaakceptować. Jeśli jest dłuższy, to szukamy miejsca bliżej pracy, Aha. bliżej miejsca pracy. Jeśli mówimy dzisiaj o tym, że lubuszanie mają mieszkać w lubuskiem, a na przykład chcą pracować w aglomeracjach, czyli w Poznaniu w Wrocławiu, Szczecinie, Berlinie to musimy skomunikować dobrze nasze województwo. Jeśli ludzie będą jechali godzinę do pracy, to nie będą mieszkali w Lubuskiem, bo tu jest czysto, bo tu jest, że tak powiem, lepsze warunki, jeśli chodzi o rekreację, turystykę. No tak, tak. Tu nie ma takiego przegęszczenia wręcz, tak? bo jak pojedziemy koło Poznania, tam no tak. trudno znaleźć spokojne jakieś, jakieś miejsce spokojne. U nas są prze, pie, przepiękne jeziora, przepiękne, przepiękną przyrodę mamy, musimy zadbać też o ekologię. No, z racji mojego wykształcenia siłą rzeczy będą to dbał. Więc yy, mówiłem już o wykluczeniu komunikacyjnym. Yy, musimy postawić też na dobrą jakość kształcenia, jeszcze mm. wyższą niż ta, która jest w tej chwili. Jeśli będzie można to na wyższy poziom jeszcze to wynieść, ale myślę, że tego można dokonać i to już się zaczęło dziać. Yy, pani minister Mrówczyńska się tym zajmowała. Ja współpracowałem jako zrzeszenie gmin Województwa mm. Lubuskiego, żeby był związek świata nauki ze światem i samorządów, ale też i biznesu przede wszystkim. My musimy to powiązać. Musi być przepływ tych młodych ludzi, których będziemy kształcili na naszych wyższych uczelniach do biznesu. Oni muszą tu zostawać, oni nie mogą nam stąd uciekać, szukając lepszych miejsc pracy, więc ten biznes musi być powiązany z kształceniem. To jest kolejna rzecz. Następna rzecz, o którą trzeba zadbać, bo nie ma niczego ważniejszego jak nasze bezpieczeństwo. My jesteśmy bezpiecznym województwem, ale chciałbym, żebyśmy mówili o bezpieczeństwie w szerokim ujęciu. Mówię tutaj chociażby o lecznictwie. W tej chwili już jestem po wysłaniu pism do ministerstwa, do pani minister Izabeli Leszczyny, minister zdrowia, w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń zdrowotnych, która wprowadziła nie wiedzieć czemu. Pięcioletnie okresy programowania dla. Znaczy to jest OK, tak? Bo mhm. musi być jakiś program, musi być jakiś tak, plan, tak, tak, żeby tak. Dojść, żeby dojść do celu, musimy zrobić strategię. Jasne. Natomiast problem jest inny. W ustawie jest zapisane, że dopiero w połowie tego pięcioletniego okresu możemy dokonać audytu tego, co się wydarzyło mhm. i ewentualnie y, otwierać y, się na nowe kierunki, na przykład leczni, lecznicze. Y, nawiązuję tutaj do słynnej sprawy kardiochirurgii, na przykład no właśnie, w, no w Gorzowie wielkopolskim, gdzie można by było to zrobić, ale odpowiedź NFZ-u była jednoznaczna. Ustawodawca nie przewidział tego. Audyt będzie do połowy tego roku robiony, a pierwsze zmiany będą, bo to jest połowa okresu mniej więcej tego pięcioletniego, a pierwsze zmiany mogą być od stycznia 2024. Ale my dzisiaj mamy kardiochirurgów do zagospodarowania, więc trzeba Dokładnie. od razu to łapać i robić już dzisiaj, tutaj, teraz inwestycje i otwierać kardiochirurgię w Lubuskiem, skoro mamy fachowców przygotowanych, bo to tak naprawdę ściągnie nam pacjentów z zewnątrz i Zabezpieczy też dodatkowo jeszcze właśnie Lubuszan. I myślę, że o takie rozwiązania będziemy walczyli. Bardzo ważnym aspektem i elementem jest to, o czym będę mówił na najbliższej konferencji prasowej, która się odbędzie w poniedziałek, teraz w Zielonej Górze będziemy mówili o pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży. Te ośrodki trzeba tworzyć. Dzisiaj niestety po pandemii mamy ogrom problemów związanych z, z niedostosowaniem Jasne. młodzieży do tak, obciążeń tak. dzisiejszego świata. I trzeba o tym mówić. Jestem po spotkaniu online z dyrektorem ośrodka w Zaborze. Byli też fachowcy, konsultanci w tym zakresie. Rozmawialiśmy z policją. Yy, ważny aspekt szerzej o tym na konferencji bo nie chcę uprzedzać pewnych faktów hmm. będą środki będą pieniądze które między innymi zasilały yy, niezbyt yy, popularną yy, chociaż nie wiem czy to o popularności mówić yy, inaczej środki które zasilały do tej pory częściowo przynajmniej w telewizję publiczną zostaną przeniesione na yy, właśnie pomoc psychologiczną yy, dla dzieci i młodzieży hmm. Jesteśmy w Słubicach. Chciałbym y, zapytać może, bo wiadomo, koszula bliższa ciału. Y, chcemy pięknego województwa jak najbardziej i powiatu mocnego, ale miasto. E, miasto tak, bo właśnie miasto nadgraniczne właściwie i w dużej mierze uzależnione od tego, co się dzieje po drugiej stronie Odry. Mamy tą symbiozę, wiele rzeczy się dzieje wspólnych, wspaniałych, ale to też ma plusy i minusy. Mam na myśli taką sytuację, która się pojawiła w ciągu ostatnich miesięcy. Mamy w tej chwili kontrolę strony niemieckiej dotyczące E, migrantów i tak dalej, no one są z tym związane. My z kolei przeżywamy weekendowe potężne korki. Oczywiście wraca temat legendarnej już autostrady, no, nie, autostrady mówię, obwodnicy Słubic, bo chodziło o obwodnicę, gdzieś tam zaniechany. E, pytanie, czy możemy tu liczyć na wsparcie Pana Wojewody, bo to temat naprawdę ważny dla nas tutaj. Temat bardzo ważny. Znam i jestem po wstępnym rozpoznaniu sprawy. E, otóż jestem zdumiony, tym, do czego doszło ze strony polskiej. Oczywiście pomijam to, że Niemcy wprowadzili kontrolę, bo to jest mhm. odpowiedź na pewną sytuację, która w Polsce się politycznie wydarzyła. Nie chcę do niej nawiązywać, niech w Warszawie te problemy zostaną Jasne. rozwiązane. Natomiast one dotykają nas tutaj bezpośrednio. Ale jestem zdumiony jedną rzeczą. Strona niemiecka skierowała do MSWIA. Pismo w sprawie możliwości prowadzenia kontroli po stronie Polskiej na, na mówię o przejściu granicznym w Świecku. Na to pismo nie było żadnej odpowiedzi. W związku z tym strona niemiecka zawęziła wstępny odcinek, czy początkowy odcinek autostrady po stronie niemieckiej do jednego pasa, i to spowodowało między innymi ogromne korki, które w momencie kiedy zostały wygenerowane na autostradzie A2 sprawiły, że no. kierowcy ciężarówek uciekają z tej autostrady wcześniej, mając informację, że jest korek no po prostu, tak. co jest naturalne, bo każdy z nas jako szuka kierowca szuka drogi. jakiegoś dojazdu chociaż bliżej do miejsca, gdzie chce się dostać i w tym momencie słubice całkowicie zostały zablokowane. Jestem na etapie rozmów na ten temat, hmm. czy możemy wrócić do tego pisma, które niestety pozostało bez odpowiedzi od listopada ubiegłego roku mamy ono, już ono dawało rozwiązanie. Pewne, ono tak, dawało tak? rozwiązanie. Hmm. My będziemy chcieli rozmawiać i zaproponować hmm. w stronie niemieckiej powrót do rozwiązań, które zarówno w Olszynie, jak i tutaj hmm. na świecku sprawę by rozładowały, bo pamiętajmy, że to się odbija. Na właściwie wszystkich przejściach, przez które mogą jechać samochody ciężarowe w województwie lubuskim. W gubinku nie tworzą się korki, ale z kolei inne miasta przez to cierpią, bo samochody ciężarowe kierowcy uciekają z autostrady A2 wcześniej i udają się na różne inne przejścia, gdzie tylko mogą się przebić na stronę niemiecką. Sprawa byłaby do rozwiązania pewnie szybciej, ale jeśli są zaniedbania po polskiej stronie, no to musimy nadrabiać w tej chwili. To troszeczkę wygląda tak, jakbyśmy przyszli. Ja jestem sportowcem amatorem, więc jak przychodzę na linię startu, to albo startuję z wszystkimi, albo się pięć minut spóźniam, bo jeszcze zawiązywałem buty i sobie chipa przyczepiałem do, do, do stroju i numer zakładałem i startuję 5 minut po wszystkich, no to muszę nadrabiać i my Jasne. musimy w tej chwili nadrabiać. No tak. E, przy okazji tego tematu, e, miał Pan okazję, że spotkać się, czy porozmawiać z burmistrzem Słubic, z panem Maruszem Oleńczakiem. Była taka okazja, była taka tak, szansa? Tak, tak, spotkaliśmy się z panem hmm. burmistrzem, między innymi właśnie o tych problemach hmm. rozmawiając. Natomiast yy, ja nie ukrywam, że mamy też yy, 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 czy jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących obwodnicy Słubic. Yy. Hmm. Yy, ten trakt komunikacyjny jest istotny z punktu Jasne. widzenia rozwoju województwa Lubuskiego i myślę, że to jest też temat, który, mam nadzieję, uda nam się przynajmniej przygotować. Jasne, gdzieś tam w przyszłych rozmowach, jak się nam uda spotkać, będziemy do tego wracać. I ostatnia rzecz, już taka bardzo bliska nam, mam na myśli media, media lokalne, właściwie już dzisiaj media regionalne. Według Pana Wojewody, czy jest sens istnienia takich mediów? Czy one są potrzebne? Bo, bo, bo miałem okazję być w zeszłym roku w, w marcu w Sejmie i w lipcu w Senacie, kiedy toczyły się debaty dotyczące mediów lokalnych, bo tam już w ogóle źle miało być z nami być. <grych> w każdym razie wtedy pamiętam, że Koalicja Obywatelska zaproponowała te spotkania i, i, i to się tam wydarzyło. Więc mm, jak pan ocenia w ogóle rolę mediów lokalnych? Jaką one powinny pełnić rolę? tak panie że są potrzebne. Media to czwarta władza. Dla hmm. mnie najważniejsze, żeby mediami się hmm. zajmowali profesjonaliści, którzy hmm. y, będą w stanie y, inaczej, nie będą działali na polecenie partii politycznych. Y, I tego bym sobie życzył i nam wszystkim, dlatego, że Wtedy być może łatwiej będzie nam zrozumieć rzeczywistość. Lokalne media są najbliżej ludzkich spraw, bo ogólnopolska telewizja, to wiem już z doświadczeń, bo w życiu publicznym jestem już ponad 20 lat, czy w publicznych otoczeniu publicznym. Mhm. I Relacje takie najlepsze do tej pory, które były tworzone, były tworzone właśnie przez te lokalne media, nie przez telewizję ogólnopolską. Telewizja ogólnopolska potrzebuje czegoś, co ściągnie widza bardziej takimi jakimiś emocjami, tak? Tak. Czyli, I też może z każdego miejsca, bo my jednak punktowo, że do, tak powiem, Dokładnie. Działamy, nie? My przede wszystkim znamy też hmm. państwo, znacie Specyfikę. ludzi. Tych, którzy hmm. tworzą tutaj to otoczenie. I to jest chyba istotne, bo czasami kontekst jest ważny. Yy, I wystąpienia, i audycji, Jasne. i programu. I, I ja życzę Państwu jak najlepiej. Mam nadzieję, że te media będą funkcjonowały. Yy, pochodzę też z samorządu, gdzie yy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła yy, koncesji hmm. dla samorządu i te media się świetnie mają, one już mają ponad 30 hmm. lat i funkcjonują. I one tak naprawdę stworzyły taką więź między mieszkańcami, a tymi mediami lokalnymi. Ludzie po prostu chcą się dowiadywać z tych lokalnych mediów, co się u nich dzieje, co na podwórku się dzieje. No tak, media tak. ogólnopolskie <laughs> się nie zajmą tym, co się dzieje u Kowalskiego na podwórku. No, się. I nie chodzi mi o jakiś negatywny wymiar, tylko jasne. bardziej o na przykład chociażby organizacje pozarządowe, tak, które prężnie działają, ochotnicze straże pożarne, czy inne środowiska. No to co się dzieje w przedszkolach, tak w szkołach, Dokładnie. Prawda? Tego to nie będą pokazywały misja. ogólnopolskie media. To jest nasza misja po prostu. To jest coś i mówimy zawsze, że telewizja lokalna czy jak regionalna w tej chwili, jako my, to telewizja dobrych wiadomości, bo to tak jest, prawda? Piękne hasło. Tak jest. Panie wojewodo, już tak może na koniec naszej hmm. rozmowy, nie wiem, kilka słów dla mieszkańców Słubic, powiatu słubickiego? Drodzy mieszkańcy, jestem wojewodą wszystkich Lubuszan. Nie będę wyróżniał żadnej miejscowości. Jestem do waszej dyspozycji. W każdej sprawie można się do mnie zgłaszać. Proszę wtedy o kontakt przez sekretariat pochylę się nad każdym problemem lubuszanina, ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy jesteśmy lubuszanami, którzy muszą walczyć o swoje i jako jedna drużyna pokazujmy na zewnątrz, że jesteśmy wspólną rodziną województwa lubuskiego. Super. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, panie wojewodo. Państwu przypomnę tylko, że naszym gościem był pan Marek Cebula, wojewoda lubuski. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.